Dzień dobry, Centrum Szyfrów Enigma się kłania. Poznań, z tej strony Sławek Wierzbicki, witamy bardzo serdecznie. To jest szczególny dla nas dzień, bo to jest tak naprawdę pierwsze webinarium organizowane i realizowane przez Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Webinarium Enigma brzmienia szyfrów realizowane jest w ramach projektu Enigma bez barier, które dostało dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Dzień dobry wszystkim. Przed nami spotkanie z Patrykiem Piłasiewiczem, muzykiem, rezydentem Centrum Szyfrów Enigma, który realizuje swój program artystyczny u nas. I właściwie na tym moja rola powinna się dzisiaj skończyć, na przedstawieniu Patryka i powiedzeniu, że teraz łączymy się z Centrum Szyfrów Enigma, z salą Bursztyn, gdzie jest Patryk Piłasiewicz i przed nami, i przed wami Enigma bez barier, Enigma brzmienia szyfrów i webinarium prowadzone przez Patryka Piłasiewicza. Dzień dobry Państwu. Z ogromną radością przyjąłem zaproszenie na to webinarium. Tym większą i tym bardziej wzbogaconą emocjami, że jest to pierwsze webinarium z cyklu, o którym mój przedmówca mówił. Miejsce niesamowite, okazja jeszcze bardziej magiczna, bo Enigma kojarzy się przede wszystkim z tajemnicą. Jakkolwiek byśmy nie spoglądali na historię, obecność Enigmy w kulturze, w matematyce, w szeroko pojętej sztuce i w ogóle w każdym przejawie twórczej aktywności człowieka jest niezaprzeczalna. Każdy stara się znaleźć w tym enigmowym świecie swój zakątek i go po swojemu zagospodarować. Wydaje się, że najbliżej enigmie siłą rzeczy jest do świata kryptologii, do świata matematyki, skomplikowanych obliczeń, tego, co w dzisiejszym świecie przeniesione jest do rzeczywistości wirtualnej, bo trzeba sobie uświadomić, że gdyby nie dokonania kryptologów, gdyby nie osiągnięcia polskiej załogi Biura Szyfrów i kolegów z Bletchley Park oraz później, w późniejszym czasie kryptologów amerykańskich, nie byłoby komputerów. Ten właśnie bardzo trudny do uchwycenia moment przejścia ze sfery fizycznej, ze sfery dotykowej, taktylnej, ze sfery bezpośredniego kontaktu z urządzeniami do świata bez granic, świata wirtualnego, jest szczególnie inspirujące i to nie tylko od strony naukowej, ale ze strony artystycznej również. Jako artysta muzyk znajduję w Enigmie całą masę inspiracji, o których chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć. Chciałbym podzielić to webinarium na takie trzy obszary, ponieważ tytuł naszego spotkania to brzmienia szyfrów, więc najpierw chciałbym podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami i odczuciami dotyczącymi Enigmy jako urządzenia, które brzmi i szyfruje. Następnie chciałbym poszerzyć tę refleksję o stricte muzyczne konotacje i konteksty. Chciałbym bardziej zagłębić się w, można powiedzieć, w istnienie sztuki w procesie szyfrowania w tym konkretnym rozdziale historii, jakim była II wojna światowa. Z tego już jest bardzo blisko do takiej refleksji nad rolą sztuki w życiu człowieka w trudnych brzegowych warunkach. Nie będę rozwodził się nad tym zagadnieniem, bo moglibyśmy nie skończyć przez wiele tygodni i dyskusji. Mam nadzieję, że Państwo skierują jakieś pytania w moją stronę. Ja chętnie podejmę próbę odpowiedzi. Więc nie będę się nad tym rozwodził, będę starał się tylko zaznaczyć pewne istotne dla mnie elementy, jeżeli chodzi o
właśnie zderzenie sztuki z trudnymi czasami. Myślę, że temat aktualny również dzisiaj. I trzecią częścią tego webinarium będzie opis pewnego wydarzenia, które skonstruowałem razem z moimi kolegami, muzykami, wydarzenia poświęconego Henrykowi Zgalskiemu i Bercie Blofeld. Wydarzenia, w którym istotną rolę odgrywał proces szyfrowania dźwięków na obrazy, obrazów na dźwięki, proces budowania takiej kryptologicznej mapy znaczeń odległej od doniosłości historycznych faktów, a bliższej temu, co każdy i każda z nas czuje w swoim takim atlasie wspomnień. Chciałbym przedstawić Państwu to, jak ważnym elementem komunikatu artystycznego mogą być zaszyfrowane w pamięci okruchy wspomnień, wydarzeń, obrazów, zapachów, całego bogactwa naszych doznań zmysłowych, które wydają nam się mało istotne, pomijalne, wręcz niewarte wzmianki, ale z jakichś względów w nas cały czas istniejące. I na samym końcu będę, tak jak wspomniałem przed chwilką, zachęcał Państwa do zadania pytań, do podjęcia pewnych refleksji. Jestem bardzo ciekaw Państwa zdania na temat tego dzisiejszego tematu. Pomyślałem sobie, usłyszałem kiedyś takie zdanie, bo rozmawiałem z wieloma osobami na temat enigmy właśnie w kontekście artystycznym, że enigma to taka metafora powojennej sztuki polskiej, że w enigmie i w tym, co wokół niej zostało zbudowane, zamyka się bardzo wiele symboli i znaczeń, które przekładają się bezpośrednio na tę drogę, którą podążała polska sztuka po wojnie. Istotna jest ta cezura, myślę, nie tylko dla polskiej sztuki, ale dla w ogóle pojęcia artysty, sztuki i twórczości, ponieważ, jak mówił znakomity psychiatra i humanista Andrzej Kępiński, Antoni Kępiński, po Auschwitz świat już nie będzie taki sam. Wielu poetów, wielu artystów zastanawiało się, czy w ogóle jest sens mówienia o sztuce i wyrażania czegokolwiek za pomocą sztuki po doświadczeniu II wojny światowej i zagłady. Wspominam o tym i właściwie podkreślam to, dlatego że enigma jako narzędzie strategiczne i komunikacyjne służyło między innymi koordynacji sieci komunikacyjnej tak zwanych pociągów pod specjalnym nadzorem. Były one priorytetem komunikacyjnym w całej strategii zagłady i jakoś nie mogę jako człowiek wrażliwy i w pewien sposób zaprogramowany przez muzykę na postrzeganie świata w troszeczkę innym paśmie, pogodzić się z myślą, że tyle trudu i wysiłku włożono w to, żeby skonstruować genialne narzędzie, którego celem było, jak Hitler mówił, zmiana świata na lepsze, poprzedzona zaprzeczeniem temu, co do tej pory ten świat budował. W przypadku enigmy ta droga konstrukcyjna przebiegała bardzo interesująco. Nie będę opowiadał o początkach, o maszynie Scherbiusa i o tym, w jaki sposób zmodyfikowano enigmę do celów wojskowych, wprowadzając łącznice i tak dalej, bo to jest bardzo ciekawe, ale nie na dziś. Natomiast chciałem z Państwem podzielić się takimi refleksjami stricte dźwiękowymi. Otóż enigma jako urządzenie
istniało w przestrzeni eteru. Mimo że widzimy Enigmę, kojarzymy drewnianą obudowę, kojarzymy przyciski, kojarzymy łącznice, wszystkie elementy, wręcz namacalnie, to sensem jej istnienia, ekosystemem enigmowym była przestrzeń na słuchu. A to z kolei determinowało pewne zdolności, którymi musieli wykazać się ludzie posługujący się enigmą. Jedną z tych zdolności kluczową był słuch. I to słuch szczególny, słuch, który był w stanie wychwycić i odróżnić peryferyjne dźwięki od dźwięków głównych z tej polifonii brzmień, które w eterze unosiły się zaszyfrowanych komunikatów Morsa. Nasłuchowiec musiał wychwycić tę linię, ten wątek, który bezpośrednio zawierał cenne informacje, te zaszyfrowane informacje. Te kompetencje słuchowe są równe kompetencjom muzycznym. Można powiedzieć, że ludzie, którzy zajmują się nasłuchem, muszą słyszeć tak, jak słyszą muzycy. To było moje pierwsze odkrycie, które po uświadomieniu sobie którego zacząłem zupełnie inaczej patrzeć na tę historię enigmowych zmagań. I teraz cały proces szyfrowania i deszyfrażu, który odbywał się w przestrzeni eteru, przypominał pewną konstruowanie pewnej symfonii, w której cały czas było istotne pytanie, co jest chaosem, co jest porządkiem. I wyławianie tego porządku od strony deszyfrantów i ukrywanie tego porządku od strony tych, którzy szyfrowali, tworzyło pewną przestrzeń gry, w której podobnie jak w orkiestrze podawano sobie pewne frazy, wątki na różnych wysokościach brzmieniowych z różną częstotliwością i rytmem. Autor znakomitych pozycji dotyczących enigmy, Marek Grajek, wspomina w książce Nie tylko enigma, ryba, która przemówiła, o korzeniach kryptologicznych, o korzeniach takiej, można powiedzieć, genezie inżynierskiej kryptologii, w której muzyka była niezwykle istotna. Przykładem tego związku był chociażby Karl Lorenz, kompozytor związany ze Szczecinem, którego syn był twórcą tak zwanej maszyny Lorenza, jednej z najbardziej zaawansowanych, ciekawych konstrukcji kryptologicznych. Autor tej książki wspomina również o tym, że nasłuchowcy o wybitnie dobrym słuchu byli w stanie siebie nawzajem rozpoznać, byli w stanie po rytmie, w którym nadawane były szyfrogramy, rozpoznać, kto te szyfrogramy nadaje. Dojść do tego indywidualnego aspektu, nazwijmy to, grania kryptologicznego. Jest niezwykle interesujące. Chociaż cały czas jesteśmy na powierzchni tych zdarzeń. Mówimy o pewnych kontekstach, które są przy odrobinie wysiłku i połączenia pewnych faktów dość oczywiste. Natomiast mnie jako artystę interesuje coś zupełnie innego. Coś głębszego, jakkolwiek no, te aspekty, o których wspomniałem, są początkiem tej drogi w głąb. Mianowicie niezwykle ciekawą od strony kompozytorskiej rzeczą jest to, w jaki sposób kryptolodzy spoglądali na elementy enigmowej historii, które wydawały się nieważne, wręcz śmieciowe. Na jakieś skrawki, na jakieś odpadki, na jakieś dane, które były pozornie zupełnie nieużyteczne. W ich spojrzeniu
była uważność, o której pisze Didi Iberman, analizując pojęcie archeologii, pewna nieobojętność, która z czasem przerodziła się w niezwykłą ostrość spojrzenia, umożliwiającą wychwycenie danych w miejscach, w których pozornie tych danych nie było. Nasi kryptolodzy z Galski, Różycki i Rejewski potrafili ułożyć z informacji, które do nich docierały, taki materiał źródłowy, który był przydatny w walce kryptologicznej na późniejszym etapie. I tutaj dochodzimy do pewnego paradoksu, takiego paradoksu zapętlenia. Mianowicie Enigma miała służyć rozszyfrowaniu i szyfrowaniu pewnych konkretnych informacji i wkładała, powiedzmy, otaczała ten proces całą, tak jak wspomniałem, symfonią, polifonią szumów, czegoś dezorientującego. I generowała w ten sposób rozmaite odrzuty, odpadki, prochy, jakieś pozostałości, z którymi coś trzeba było zrobić, przynajmniej zlokalizować je i nazwać, że to jest ten margines, na którym nam nie zależy, nie potrzebujemy tego. Chodzi nam o coś innego. To nie to, do czego docieramy. I w tym procesie działania Enigma w pewien sposób poza świadomie wygenerowała jakiś modus operandi przyszłych artystów. Ponieważ w refleksji powojennej pojawiła się jako skutek uboczny działania enigmowego sztuka przypadku, sztuka obchodzenia się ze śmieciami, z pozostałościami, wyzyskiwania. Nie wiem, czy można to nazwać ekologią, ale na pewno wnikliwością, na pewno archeologicznym zacięciem. Przykładem takiej sztuki jest zbiór dokonań takich artystów jak Eugeniusz Rudnik, Józef Patkowski czy na przykład Krzysztof Penderecki, Krzysztof Knitel. Mówię o artystach związanych ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie. To studio przypominało biuro szyfrów. Mówi się o czarnym pokoju, w którym były oscylatory, w którym były urządzenia służące do odtwarzania i nadawania dźwięków, w którym były urządzenia radiowe, których geneza jest, mimo że trafiły, jak to się mówi, pod strzechy i stały się elementami konsumenckiego sposobu odbierania dźwięku, jakichś zestawów stereo, głośników, tego co znamy, tego czego używamy na co dzień, to ich genezą była strategia wojenna. I w tym czarnym pokoju odbywały się eksperymenty nad dźwiękiem, które służyły temu, żeby poszukać czegoś nowego w muzyce. Chodzi o to, że sposób działania był bardzo podobny. Eugeniusz Rudnik, podobnie jak nasi kryptolodzy, którzy poddawali obróbce odpadki po to, żeby z nich wyciągnąć dane, Eugeniusz Rudnik wyciągał dosłownie z kosza na śmieci skrawki taśm magnetofonowych, sklejał je na nowo, tworzył nowe konteksty brzmieniowe z nich, tworzył wreszcie dzieła, które zostały uznane przez największe autorytety muzyki elektronicznej XX wieku. Stał się artystą, chociaż zawsze mówił o sobie, że nie jest artystą, tylko jest takim poszukiwaczem odpadków. Jest inżynierem, co najwyżej, tak mówił o sobie Eugeniusz Rudnik z dystansem, co nie przeszkadzało mu współpracować nad największymi dziełami stworzonymi przez Krzysztofa Pendereckiego. I teraz ja mam takie, budzi się we mnie taka refleksja w ogóle o znaczenie muzyki i te myśli moje prowadzą mnie w stronę komunikacji, że my cały czas jako odbiorcy sztuki, jako ci, którzy ją tworzą, staramy siebie nawzajem
staramy się siebie nawzajem odszyfrować. Dyrygent, jak otwiera partyturę, patrzy na zapis, który tam jest, jakiś umowny zapis znaczków dla większości ludzi nieczytelnych. Wciela się w rolę deszyfranta, który warstwa po warstwie odczytuje tekst i próbuje go przekładać na skomplikowany aparat orkiestrowy. Z kolei słuchacz stara się w konkretnej sytuacji, dysponując swoim aparatem percepcyjnym, przez ten komunikat przeniknąć i coś z niego wyciągnąć, co stanie się ważne dla niego. Co stanie się jakimś czynnikiem zmieniającym jego postrzeganie świata, wzbogacającym jego przeżycia, cokolwiek. I samo to dla mnie jest ogromną inspiracją twórczą. Można powiedzieć, że dzięki tej wzajemności procesu nadawania i odbioru muzycznego tworzymy nową rzeczywistość, ale nie oznacza to, że kształtujemy nowe zdarzenia czy zjawiska, ale przykładając jak płachtę Zygalskiego naszą wiedzę o tym, jak Enigma działała i jak ją tworzono i jak jej używano do pozornie odległych od niej światów, takich jak świat muzyki, znajdujemy zupełnie nowe połączenia w tym, co już istnieje. Nagle okazuje się, że jest bliski związek między na przykład palimpsestem, który jest niczym innym jak warstwowym, na wpół częściowo zatartym zapisem iluś informacji z różnego czasu i miejsca, a płachtami Zygalskiego. To jest fascynujące. To, co różni twórczość od prawdziwą twórczość, od, można powiedzieć, czegoś statycznego, jakiegoś produktu konsumenckiego, nazwijmy to, to w moim odczuciu jest inspiracja. Jeżeli stykamy się z dziełem prawdziwym, to chcemy gdzieś wewnętrznie stworzyć własne dzieło. Podjąć jakiś własny wysiłek twórczy. W różnym zakresie to się może transponować. To nie musi być tak, że dzieło malarskie spowoduje, że będziemy chcieli malować. Ta inspiracja przenosi się i dotyka tych obszarów, w których jesteśmy, które są nam najbliższe. Takie mam odczucie, ono jest potwierdzone spostrzeżeniami. Jest znakomity filozof Grzegorz Białkowski, który poświęcił temu zagadnieniu cały artykuł. Co to jest twórczość? Co to jest czynnik twórczy w dziele sztuki? Czym jest prawda? O tym też pisał Lutosławski w swoich pięknych szkicach i mówił wielokrotnie, że to się przenosi dalej. I teraz enigmą jest tak, że dla mnie jako muzyka, bo jest mi trudno mówić, jeszcze takie założenie tylko Państwu przedstawię, że jest mi trudno mówić o ogólności, bo mam wrażenie, że refleksja artystyczna nad enigmą dopiero się wydarza, dopiero się dzieje, my dopiero to odkrywamy. Dopiero przyzwyczajamy się do faktu, że rzeczy nieprzeznaczone do działań artystycznych często są bliższe sztuce niż wyrafinowana i przefiltrowana przez ileś epok, na przykład myśli akademickiej, stricte artystyczna działalność. Może z tego względu tak się dzieje, że refleksja akademicka, refleksja artystyczna, teoretyczna opiera się, jak to wcześniej wspomniane przeze mnie George Didi Iberman powiedział, na zadawaniu pytań, na które już są odpowiedzi. Natomiast praktyka życia stawia zupełnie nowe pytania i w ich świetle człowiek czasem pozostaje bezradny. A myślę, że dla artysty bezradność jest jednym z najpiękniejszych stanów, jakie można osiągnąć.
bo tylko wtedy zaczynamy pracować od zera i tworzyć zupełnie nowy, nie wiem, jakąś dawać odpowiedź na to, co świat przynosi. Więc mogę mówić o swoich doświadczeniach. Dzielę się z Państwem moimi przemyśleniami dotyczącymi Enigmy jako źródła inspiracji artystycznych w oparciu o to, co mnie spotkało i w oparciu o swoje własne doświadczenia już dokonane. Mam wrażenie, że dzięki Enigmie cały zbiór zdarzeń i zjawisk, które do tej pory pozostawały na uboczu ludzkiego myślenia, były deprecjonowane, niedoceniane lub wręcz uznawane za nie sztukę, ten zbiór zjawisk przechodzi z obszaru egzystencji, z takiego obszaru, kiedy mówimy, po prostu stwierdzamy, że coś jest, do obszaru przejawiania się, czyli takiego fenomenologicznego ciągu przyczynowo-skutkowego, którego kluczowym elementem jest człowiek. Po prostu zaczynamy doceniać rzeczy, które były niedocenione. To brzmi banalnie, ale Ernest Hemingway powiedział, że zadaniem artysty jest nie odwracać wzroku. Ja myślę, że chodzi o to, żeby zbyt pochopnie nie podejmować decyzji o ważności rzeczy i zjawisk, które nas spotykają. Doświadczenie kryptologów uczy nas, że wskazuje na to, że naprawdę warto pochylać się nad sytuacjami, które wydają się mało istotne, bo one prowadzą nas w bardzo dziwne miejsce. Takim dziwnym miejscem był mój projekt zrealizowany już kilka lat temu, ale to jest, można powiedzieć, cały czas w robocie, cały czas to się dzieje, buduje i zmienia. Projekt poświęcony Henrykowi Zygalskiemu i Bercie Blofield. Zanim opowiem Państwu, jak ten projekt został skonstruowany i na czym polega, wspomnę o zdarzeniu i o, nie wiem jak to nawet nazwać, o czymś, co mnie przeszyło, jak punktum Rolanda Bartha, coś, co absolutnie zmieniło moje podejście do sztuki. Jak ja sobie uświadomiłem właśnie ten fakt, o którym Państwu za chwilkę powiem, to nie mogłem już inaczej, tak jak wcześniej, spoglądać nie tylko na muzykę, którą uprawiam, ale na ogół zdarzeń, które my nazywamy sztuką. To słowo w ogóle jest jakieś takie niedobre, moim zdaniem. Ksiądz Twardowski mówił, że sztuka brzmi sztucznie. Ja też nie lubię tego słowa, chociaż użyłem już go dzisiaj wiele, wiele razy. Nie znajduję innego i myślę, że to jest jakiś wspólny mianownik pierwszej rozmowy na ten temat. Natomiast mówiąc o sztuce w kontekście prawdy, ja mam na myśli bardziej niezafałszowaną, wynikającą z podejmowania własnych decyzji, artystyczną ekspresję. Artystyczną, czyli ujętą w taki język i wyrażoną takimi narzędziami, która jest w stanie przenieść treść, którą chcemy przekazać, poza czas i styl. Czyli jeżeli sięgamy po obrazy El Greca, to można powiedzieć, odbywamy przyspieszoną podróż w czasie. Dzięki temu, że to jest obraz i dzięki temu, że powstał poprzez niezwykłe, wirtuozowskie, najlepsze, niezafałszowane użycie takich, a nie innych narzędzi.
Mam to na myśli. I teraz moje odkrycie, ten fakt, o którym Państwu chciałem powiedzieć. Enigma na rozmaitych etapach swojej kryptologicznej egzystencji przechodziła rozmaite udoskonalenia. Służyły temu, żeby uaktualniać jej skuteczność, zwiększać przepustowość, a przede wszystkim bezpieczeństwo, coś, co dzisiaj byśmy nazwali cyberbezpieczeństwem. Zmieniano jej strukturę po to, żeby potencjalni wrogowie mieli jeszcze więcej problemu z jej rozszyfrowaniem. Między innymi polegało to na tym, że wprowadzono do niej dodatkowe elementy, na przykład zmieniano wierniki i tak dalej. Żeby upewnić się, że te zmiany, które zostały wprowadzone, nie psują ogólnego, można powiedzieć, sposobu działania tej maszyny, nadawano depesze testowe. Istotne jest to, żeby sobie uświadomić, że uprawnionymi osobami do nadawania depesz testowych byli oficerowie, w tym SS-mani, o wysokim stopniu tajnienia, o wysokim stopniu zaangażowania, o wysokiej szarży. To byli ludzie, którzy, krótko mówiąc, pojmowali całą siatkę przyczynowo-skutkową, wierzyli w to, co robią. To byli naziści, to byli ludzie, którzy chcieli zgładzić świat. Teraz, jakie depesze testowe oni sobie wysyłali? Oni, proszę Państwa, wysyłali sobie wiersze. I to nie byle jakie wiersze. Piękne. Jedne z najpiękniejszych wierszy, jakie powstały, napisane ręką tych samych ludzi, tego samego gatunku, który dopuszczał się takich okrucieństw. To była pieśń dzwonu Schillera. To były wiersze Goethego. Perły niemieckiego romantyzmu. To było, proszę Państwa, pierwsze zdanie z Lorelei Heinego, które brzmiało: nie wiem, dlaczego jestem taki smutny. Nie będę tego czytał po niemiecku, bo nie władam niemieckim na tyle, żeby nie pokaleczyć tego, ale jeżeli Państwo zadadzą sobie trud i sięgną do oryginału, naprawdę nie sposób się nie wzruszyć przy tym wierszu. Jest tłumaczenie na angielski pióra Marka Twena, przepiękne. Heinrich Heine i ci SS-mani. I teraz, jeżeli dołożymy do tego taką refleksję, że czemu to służyło, ja już o tym wcześniej mówiłem, ale jak te zdania wyglądały przełożone na szyfrogramy, to ja miałem od razu taki obraz. Jeżeli szyfrujemy, to przede wszystkim pomijamy całą interpunkcję. Nawet tekst clair, czyli ten tekst czytelny, ten tekst jakby odkryty, on jest pozbawiony wszelkich, jest otarty, jest zredukowany, pozbawiony wszelkich niuansów, tych, nad którymi artyści często bardzo długo myślą, w których zawierają mnóstwo jakichś swoich emocji. To, czy przecinek będzie postawiony w tym czy w innym miejscu, czy to będzie z wielkiej litery, czy z małej, to wszystko ma znaczenie. Tam tego nie było, no bo Enigma jakby nie przerabiała takich danych. Nie o to chodziło w kryptologii. I dzielono te wypluwane przez Enigmę zaszyfrowane ciągi liter w grupy pięcioznakowe. Ja od razu miałem obraz, że robiono to samo z ludźmi. Od razu widziałem wychudzonych, ogołoconych ze wszystkiego, ogolonych, po prostu wystraszonych, pozbawionych tożsamości i godności ludzi, którzy stali na placu
w równych grupach. I to mnie uderzyło w samo serce. I pomyślałem, że chyba po to, właśnie po ten moment był sensem moich całych poszukiwań enigmowych. Postanowiłem zrobić taki projekt, bo jednocześnie odkryto przede mną, to był taki wielki dar, archiwum rodzinne fotografii Henryka Zygalskiego. Ale nie tylko fotografii, tam były również listy, tam były rozmaite pamiątki, notatki. Państwo Maria i Gerhard Bryszakowie, których najserdeczniej i z całego serca, z tego miejsca i z każdego, w którym jestem, pozdrawiam i dziękuję im za to, otworzyli przede mną zasoby swojego archiwum i obdarowali mnie tymi zdjęciami. I ja te zdjęcia wykorzystałem w taki sposób, że obrazy, zeskanowane obrazy przełożyłem na dźwięk za pomocą enkoderów, które do tego służą. Z tego powstał kompletnie nieczytelny szum. Wiersze, o których Państwu wspomniałem, zostały przeze mnie i przez kolegów, między innymi Andrzeja Koniecznego, z którym to robiłem, zaszyfrowane morsem i nadawane w przestrzeni pseudoradiowej. I słowa na odwrocie zdjęć, fotografii lub fragmenty listów, słowa Zygalskiego poddawaliśmy dezorganizacji, pewnej dekonstrukcji, pewnej degradacji, po to, żeby pokazać, jak pamięć ludzka obchodzi się z faktami, że to wszystko kruszeje, to wszystko wietrzeje, to wszystko gdzieś umyka nam. I to jest taki gest próby ocalenia tej pamięci i pamiętania o tym, że rzeczy, które były, zdarzyły się między konkretnymi ludźmi. Klamrą, która to wszystko spinała od strony muzycznej, były dwa cytaty, które właśnie odnoszą się do tych wierszy. Dwa spojrzenia na romantyzm. To było spojrzenie Edwina Fischera sprzed wojny, z 30. lat, jego wersje utworów Bacha grane na fortepianie, oryginalne nagrania, i powojenne nagrania Władysława Szpilmana wykonującego preludia Chopina. I te dialogujące ze sobą dwa filary romantyzmu światowego, można powiedzieć, spoglądały na siebie, można powiedzieć, z dwóch brzegów rzeki, której środkiem płynęła cała ta historia wojenna, która zmieniła świat. Na tym tle budowaliśmy własne improwizacje i ilekroć wykonujemy ten utwór, tyle razy te improwizacje są inne. Ale one zawsze łączą się i wiążą z tą treścią, która jest w fotografiach Henryka Zygalskiego, w jego historii miłości z Bertą Blofield i w jego wspomnienia. To, że ich się nie da odczytać, to nie szkodzi. Chodzi o gest. Chodzi o to, że my stykamy się z wielością, mnóstwem barwnych wydarzeń, których nie rozumiemy. I nam się wydaje jako ludziom, że my mamy monopol na to, żeby je rozumieć i czuć. Brakuje nam, tak jak powiedziałem wcześniej, bezradności. Tym bardziej cenne jest spojrzenie na coś, spojrzenie uważne, spojrzenie przenikające i spojrzenie, które nie rozumie, które ma w sobie pustkę, która nie jest brakiem, tylko jest miejscem na to, żeby wydarzyło się coś, o czym kompletnie nie mamy pojęcia, a co nas zmieni. I to jest mój komunikat, to jest moje pragnienie, żebyśmy w sobie ocalili taką część, która jest tym pytaniem, które towarzyszyło i kryptologom na początku, kiedy brali, jak to Marian Rejewski pisze, posklejane, pobazgrane kolorowymi ołówkami kartki, słysząc, że zajmujecie się enigmą, nie uda się, połamiecie sobie na tym zęby. On powiedział, może tak, ale spróbujemy. I tej pustki, którą
mają w sobie ludzie, którzy wiedzą, że do czegoś dążą, ale chwilowo nie wiedzą, czego się złapać. Czują nieważkość, bo zaraz stracą równowagę i nagle znajduje się coś, co jest dla nich punktem oparcia. I jakby ze zdwojoną pewnością siebie idą dalej, żeby szukać. No i na końcu zupełnie chciałem Państwu powiedzieć, że to wszystko prowadzi mnie do zadania sobie pytania, kim jest człowiek, bo to pytanie jest dla mnie formą ocalenia humanizmu w dzisiejszych bardzo trudnych czasach. Nie wiem, kim jest człowiek. Wstyd mi często, że jestem człowiekiem. Ostatnio częściej jest mi wstyd, niż jestem dumny. Ale upatruję w tym pytaniu o swoją tożsamość jako gatunku jakąś nadzieję na to, że może odkryję, może coś mi da powód, żeby kolejny dzień był owocny, był dobry, był pod względem poszukiwania ciekawy. No bo kolejny dzień przed nami i to jest najpiękniejsza rzecz, jaką możemy sobie powiedzieć. Ta przyległość do czasu obecna w enigmowych zmaganiach też dla mnie jako artysty jest kluczowa. Mam tu sygnał od Państwa i do zadawania pytań. Państwa koordynatorów, co najmocniej zainspirowało Pana w złamaniu, w historii złamania szyfru Enigmy? No tak jak napisałem, najmocniejszym elementem, największym takim, to była ta bliskość związku poezji, muzyki ze światem, który wydawał się odległy od sztuki, jak tylko to możliwe. I też idąca za tym świadomość, że skoro ci ludzie, którzy robili tyle zła, wyrządzali tyle zła, byli tak blisko sztuki, to sztuka niczego nie usprawiedliwia. Że nie wystarczy być artystą czy melomanem, kochać sztukę, żeby powiedzieć sobie, okej, moje życie tutaj jest usprawiedliwione. To było dla mnie największą inspiracją. Patryku, niestety nasz czas powoli dobiega końca. Wszystko, co dobre, kiedyś bardzo szybko się kończy, tak jak i to nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić podczas tego pierwszego webinarium organizowanego przez Centrum Szyfrów Enigma. Szapoba dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję także Wam wszystkim, że byliście tutaj razem z nami. Dziękujemy, że znaleźliście odrobinę czasu, żeby spotkać się z nami, z Patrykiem Piłasiewiczem i posłuchać tych niezwykłych opowieści, które przez prawie godzinę snuł Patryk Piłasiewicz. Ja na koniec tylko dodam jeszcze jedną rzecz, że jeżeli interesujecie się tematem szyfrów, a także tematem samej Enigmy, to w ramach projektu Enigma bez barier powstała seria 10 podcastów, które znajdziecie na platformach streamingowych. Enigma do usłyszenia. Polecamy bardzo serdecznie. Możecie zagłębić się jeszcze mocniej w ten temat. A wszystkim tym, którzy znaleźli ten czas, żeby być z nami, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, Patryku. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Do zobaczenia. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.